Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy przewodnik dla osób początkujących. Jest to forma instrukcji obsługi, a właściwie Quick Start Guide, bo tych zagadnień jest naprawdę sporo. Jest to jeden z ciekawszych dronów, młodszy brat Mini 3 Pro i uważam, że to będzie jeden z popularniejszych dronów na pewno kolejnych lat, czy 2023, czy 2024, dlatego że on łączy w sobie kapitalną kamerę z dość dobrą ceną, przystępną, ale też z możliwościami, które mamy, jeżeli chodzi o tego drona. W tym przewodniku przygotowałem pierwsze kroki od rozpakowania po aktywację tego drona i też podstawowe czynności związane z obsługą. Ten przewodnik będzie rozszerzony na kolejne odcinki, omówię też m.in. aplikacje czy przygotowania do lotu. Uważam, że ten przewodnik jest bardzo potrzebny, dlatego że na rynku polskim nie mamy takich po pierwsze oprócz wersji papierowych, ale po drugie wiele osób kupuje tego drona jako pierwszego i nie wie właściwie jak wykonać te pierwsze kroki, dlatego wideo będzie na pewno bardzo pomocne. Zachęcam Cię też bardzo serdecznie do sprawdzenia kompleksowego, większego przewodnika online, który przygotowuję właśnie z myślą o Mini 3. I tam znajdziesz już szczegółowy opis, dokładny opis, krok po kroku poprowadzę Cię od pudełka aż po projekty kreatywne, czyli czy zdjęcia, czy filmy, czy animacje, które można wykonywać. Są ustawienia, studium przypadku, przygotowanie do lotów, ćwiczenia pamięci ruchowej i to wszystko jak w każdym opracowaniu znajdziesz także dla Mini 3. Zapraszam zatem bardzo serdecznie na ten przewodnik, zaczynajmy. W takim razie do pierwszych czynności podstawowych po rozpakowaniu. Dron, jeżeli kupiliście go nowego, nie jest aktywny, trzeba będzie go aktywować za chwilę, ale w pierwszej kolejności ściągamy wszystkie naklejki, które są na dronie, zarówno na ramionach, jak i na osłonie gimbala, czy na pokrywie akumulatora, a następnie podłączamy tego drona do ładowania. Równolegle podłączamy drona i urządzenie mobilne. Trochę trwa ładowanie, więc w tym czasie będziemy robili inne sprawy, ale podstawowa rzecz to jest ściągnięcie naklejek z drona i z aparatury, a następnie podłączenie do ładowania. Jeżeli macie huba do ładowania, można ładować też równolegle, czyli jeden akumulator w hubie, a drugi włożyć do drona i równolegle wtedy możemy naładować dwa akumulatory. Trzeba pamiętać, że w hubie nie ładują się równolegle te akumulatory, tylko jeden po drugim sekwencyjnie. I to jest dosyć istotne, bo wiele osób może być zaskoczonych tym, że nie wszystkie trzy akumulatory ładują nam się właśnie równolegle, jeżeli mamy tą opcję Fly More Combo. Podczas ładowania akumulatorów ważna sprawa jest taka, żeby ściągnąć sobie i zapoznać się z instrukcją obsługi. Powinna być w zestawie, jeżeli kupiłeś w Polsce tego drona, powinna być instrukcja obsługi. Jeżeli nie, ja postaram się podlinkować w opisie pod filmem, ale instrukcja obsługi to jest podstawa. I to, co jest jeszcze istotne, prawo lotnicze wymaga od nas zaznajomienia się z instrukcją obsługi, więc to jest konieczna sprawa. Tam są podstawowe informacje dotyczące obsługi. Ja postaram się też tutaj uzupełnić tę instrukcję o swoje spostrzeżenia i takie informacje z pierwszej ręki, które mógłbym Ci przekazać, gdybyśmy byli bezpośrednio tuż przed lotem i przygotowywalibyśmy tego drona do pierwszego lotu. Słuchajcie, podstawowa sprawa to jest rozkładanie ramion. Jeżeli chodzi o obsługę drona, tutaj mamy ramiona górne, a także ramiona dolne. Te ramiona górne rozkładają się do tyłu na wprost, bez żadnego skrętu. I tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby nie narażać tych mocowań, przegubów na przeciążenie, czyli nie robimy tego z pełną siłą. Jeżeli chodzi o ramiona przednie, one rozkładają się ze skrętem. Jeszcze raz, ciach do przodu ze skrętem, tak to wygląda. I składamy je do tyłu ze skrętem, natomiast ramiona tylne składamy do przodu na wprost. Druga rzecz to jest gimbal. Bardzo łatwo o uszkodzenie tej pokrywy gimbala. Tutaj trzeba uważać. Dwa palce, albo trzy nawet, na górze trzymamy. I tutaj kciukiem delikatnie podważamy tylko do otwarcia. To jest akurat nowy, więc on faktycznie ciężko chodzi, ale trzeba to wyczuć. Tu jeszcze jest nawet naklejka. Jeżeli zakładamy osłonę, to trzeba pamiętać o tym, żeby te wycięcia, te ząbki były skierowane na górze, trafić w odpowiednie miejsce i następnie trafiamy już tymi wypustkami w dwa otwory, tam gdzie są czujniki. Słuchajcie, na końcu każdego ramienia mamy silniki wraz ze śmigłami i to, co jest istotne, dwa z tych silników obracają się
w jednym kierunku, natomiast dwa z nich po przekątnej w drugim kierunku. I to, co widzimy tutaj, prawy z góry obraca się do środka, czyli w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, natomiast lewy górny obraca się też do środka, ale w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Natomiast jeżeli chodzi o dolne, tak jak mówiłem, po przekątnej, te śmigła obracają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a po prawej na dole zgodnie ze wskazówkami zegara. I śmigła są też zaznaczane. Tutaj to, co jest charakterystyczne, to Wam pokażę. Tutaj mamy oznaczenie i to samo oznaczenie, taki paseczek jest na śmigłach. W tym przypadku nie ma takiego oznaczenia. I też one są mocowane na śruby. Niektórzy mówią wkręty, śruby. I potrzebny nam jest do tego porządny wkrętak. Najlepiej taki, który nie jest w komplecie z dronem, bo on jest po prostu za słaby. Tylko najlepiej zaopatrzyć się już własnym sumptem z porządnym bitem, żeby nie zniszczyć tych wycięć, bo bardzo łatwo o to, jeżeli stosujemy ten wkrętak niskiej jakości, który jest dostarczany w komplecie. Warto mieć trochę więcej śmigieł, one są bardzo kruche i faktycznie ulegają łatwo uszkodzeniom, więc nawet jeżeli kupujemy podstawową wersję drona, warto zadbać sobie o dodatkowe śmigła i warto też te śmigła mieć legalne, kupować z legalnych źródeł, a nie podróbki. Oryginalne śmigła stosujemy i tutaj nie ma kompromisów, bo ten dron lata nad ludźmi i może powodować zagrożenie, jeżeli zaopatrzymy go w części, które nie są oryginalne. Pamiętajcie, że ta instrukcja stanowi tak zwany Quick Start Guide, czyli instrukcję szybkiego startu. Równolegle też do tego opracowania przygotowuję już kompleksowy warsztat online, gdzie mamy krok po kroku pokazane wszystkie czynności i funkcjonalność od pudełka poprzez przygotowanie do pierwszych lotów, odbycie pierwszych ćwiczeń, a następnie przejście już do fotografowania i filmowania, studium przypadku, projekty kreatywne. To wszystko przygotowuję. Tam możemy dowiedzieć się więcej na temat Mini 3. Odpowiadam też na pytania już bardzo specyficzne, ale także dogrywam materiał na życzenie uczestników, jak jest tylko przestrzeń, to kolejne działy powstają. To samo, jeżeli chodzi o poszczególne aktualizacje. Sprawdzamy, w jakim stanie funkcjonalności jest dron, czy ma dane aktualizacje, co one wnoszą. Myślę, że warto skorzystać i koniecznie sprawdź przynajmniej, jak wygląda ten warsztat. Jeżeli chodzi o górną pokrywę Mini 3, mamy tutaj właściwie przycisk Power i otwory wentylacyjne. Nie ma tutaj czujników znanych z wersji Pro. I to, co tutaj jest istotne, ten przycisk służy nam do dwóch celów. Po pierwsze, możemy sprawdzić status akumulatora. Widzimy, że w tej chwili jest naładowany na 3 z 4, czyli około 75%. A druga sprawa, możemy drona przez ten przycisk uruchomić. I robimy to w ten sposób, że raz przytrzymujemy krótko, a następny raz długo, aż do zaświecenia się 4 lampek. I to, co jest istotne w tej fazie, żeby zdjąć pokrywę gimbala. To jest bardzo istotna sprawa i trzeba o tym pamiętać, bo inaczej będzie od razu nam wyskakiwał błąd i ten gimbal nie będzie się kalibrował, silniki będą pracowały, natomiast będą napotykały na opór, więc warto o tym pamiętać, żeby faktycznie zdjąć sobie tą osłonę gimbala, zanim się uruchomi dron. Jeżeli chodzi o wyłączenie, to samo, czyli raz krótko przyciskamy i drugi raz już długo do oporu. Dron jest wyłączony. Patrząc teraz na dolną stronę naszego drona, na dolną pokrywę, mamy tutaj właściwie tylko czujniki, czy też sondy, no i też oczywiście część akumulatora, która jest wystająca i w zależności od wersji akumulatora jest to wersja poniżej 249 gramów, czyli poniżej 250 lub powyżej, bo są też akumulatory o większej pojemności. Tutaj mamy oczywiście gimbala, który ma ruchomość 90 stopni na dół i 60 do góry. On jest mocniejszy niż Mini 2. Też pracuje nam w wersji pionowej dla ujęć na Instagram czy na TikTok. I teraz tutaj na dole właściwie nie mamy zbyt dużo innych spraw. Trzeba pamiętać jeszcze tylko o akumulatorze, żeby go wyciągnąć, trzeba go ścisnąć z obu stron palcami, zwolnić blokadę i dopiero. Trzeba sobie przytrzymać solidnie i on ma zapadki, które nam klikają po dociągnięciu do końca, po depchnięciu do końca. Jedziemy. Słychać wyraźnie. I właśnie te blokady trzeba zwolnić w tym momencie. Jeżeli wysuniemy akumulator, on waży około 80 gramów, to w tym momencie ten dron jest bardzo delikatny, trzeba na niego uważać, bo faktycznie łatwo go zniszczyć. Mamy tutaj też oczywiście wkręty mocujące same ramiona, widzimy, gdzie one są
To, co jest istotne, ten dron wymaga dość solidnego chłodzenia, więc nie przysłaniamy go naklejkami, tak jak na przykład tutaj. Posiada otwory wlotowe i wylotowe, więc na pewno trzeba o to dbać, żeby ten dron miał odpowiednie chłodzenie. I też włączony nie powinien długo przebywać, chyba że podłączymy go w tryb pracy na komputerze, czy też aktualizacji oprogramowania. Da się to zrobić, natomiast on nie powinien włączony pracować na pełnej mocy, dlatego że bardzo mocno się grzeje. Tutaj z tyłu są gniazdo karty pamięci i USB-C. Czasami używam 32 lub 64 i nie używam większych pojemności kart ze względu na to, że często mi się niszczą lub gubię. Jeżeli chodzi o karty pamięci, w instrukcji obsługi znajdziesz rekomendowane typy. Mamy tutaj też złącze czy port USB-C do ładowania, ale też do przesyłu informacji na komputer, komunikacji z komputerem stacjonarnym, bo można też dokonywać aktualizacji oprogramowania, czy ściągać pliki wideo lub zdjęcia właśnie poprzez USB-C bezpośrednio na napęd komputera. Jeżeli chodzi o kamerę, ta kamera ma możliwość mocowania filtrów ND czy NDPL lub innego rodzaju filtrów, na przykład polaryzacyjnych, tak jak mówiłem, czy szarych, czy połówkowych, i robimy to w ten sposób. Chwytamy w dwa palce lewą ręką, jeżeli jesteśmy praworęczni, a następnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwalniamy blokadę, wyciągamy filterek czy osłonę i instalujemy zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Z przodu nie mamy czujników tutaj, są tylko otwory wlotowe, wentylacyjne i gimbal, o którym mówiłem. Kamera może być umiejscowiona zarówno w pionie, jak i w poziomie, do góry 60 stopni i na dół 90, o tym też mówiłem. To, co warto powiedzieć, jeżeli jest ciemno, jeżeli latamy w takich warunkach, gdzie jest słabe oświetlenie, to bardzo istotne jest to, żeby doświetlić. To samo, jeżeli latasz bez GPS-u, wtedy doświetl sobie, zadbaj o to, żeby pomieszczenie było bardzo ładnie doświetlone, na przykład jeżeli zamierzasz latać w środku. I w środku też warto też zastosować osłonę na śmigła. Słuchajcie, teraz krótko na temat aparatury. Ja posłużę się tutaj aparaturą DJI RC, a mianowicie mamy tutaj przycisk włączenia i wyłączenia i statusu. Postępujemy tak samo jak w przypadku drona, bardzo proste. Przyłączanie trybów. C to jest najwolniejszy cine, następnie mamy normalny i sportowy. Przy sportowym trzeba uważać, bo nie ma pracy czujników i wspomagania, czyli bardzo łatwo wlecieć w przeszkodę. Drążki, które dokręcamy, prawy i lewy. Jeżeli chodzi o prawy, to mamy przemieszczanie się w jednej płaszczyźnie bez zmiany wysokości, przód, tył, lot w bok, w drugi bok. Jeżeli chodzi o drugi drążek, góra, dół i obrót w lewo, obrót w prawo. Bardzo łatwo się lata, trzeba przećwiczyć na otwartym terenie. Tutaj mamy przycisk, jeżeli przytrzymamy, to jest powrót do punktu bazowego, czyli RTH. Jeżeli chodzi o jednokrotne naciśnięcie, to jest przerwanie danego procesu, na przykład quick shota. Też jest to dosyć proste. Tu mamy wskaźnik statusu i też diody naładowania. Jeżeli chodzi o górę aparatury, tutaj jest pokrętło gimbala, plus do tego zoom. Tutaj jest nagrywanie filmów i migawka do wykonywania zdjęć. Z tyłu aparatury mamy dwa klawisze funkcyjne. Jeden odpowiada nam za zmianę położenia kamery pion poziom, a drugi odpowiada nam za ułożenie kamery dół-góra, czyli na wprost lub top-down. Tutaj mamy mocowania na drążki, trzeba zwracać uwagę, żeby nie zgubić tych drążków, najlepiej dokupić sobie drugi komplet, jeżeli nie mamy zestawu combo, no i otwór wentylacyjny, którego nie przysłaniamy. To wszystko, jeżeli chodzi o tył. Na dole, o czym warto wiedzieć, to są otwory montażowe do mocowania na lążę, gniazdo USB. Drugie gniazdo USB jest w środku, w zależności od tego, czy tylko do ładowania, czy do komunikacji. No i karta pamięci do wykonywania nagrań z samego ekranu, ale także do tego, żeby sobie zrzucić obraz danego ekranu właśnie na kartę pamięci. Ona jest tutaj. Można też z zewnętrznym modemem, to nie jest stosowane w Polsce, ale można też połączyć się z zewnętrznym modemem poprzez to gniazdo USB-C. Na razie ta funkcjonalność jest dość ograniczona, jeżeli chodzi o ten kontroler.
To jest kontroler DJI RCN1, szary, bez wbudowanego wyświetlacza. Ja tutaj mam iPhone'a podpiętego pod niego. Można też oczywiście poprzez inne złącza, na przykład USB-C urządzenia na Androidzie podpiąć. Gniazda samych drążków też analogicznie. Tutaj jest przycisk włączenia i statusu, zmiana trybów. Tutaj jest pauza plus RTH po długim wciśnięciu. I mamy jeden przycisk funkcyjny w tym miejscu, a tutaj jest przycisk zmiany trybu. Zdjęcia przechodzą nam w nagrywanie filmów. Tutaj mamy pokrętło gimbala. No i wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów w zależności od tego, w jakim trybie jesteśmy, plus do tego gniazdo kabla i to wszystko. Można też zastosować adapter i przy tym kontrolerze zabudować też tablet, więc pod tym względem jest to fantastyczna sprawa. Jeszcze parę ciekawostek, o których chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o kontroler, bardzo fajny sposób na uruchomienie silników to jest Combination Stick Command, czyli dwa drążki do siebie i na dół. Najłatwiej, żeby w tym momencie wyłączyć silniki, przytrzymujemy drążek lewy. Można to też zrobić na zewnątrz. Dwa drążki na zewnątrz i na dół. To samo. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dobrze kręcą się, czy nie ma jakichś oporów, tarć, czy śmigła nie blokują i tak dalej. Jeżeli chcemy wyłączyć, to trzymamy 3-4 sekundy lewy drążek na dół. Bardzo prosta sprawa. No i kolejna rzecz, która jest mega istotna, to jest samo parowanie, bo ten kontroler jest wielofunkcyjny i parowanie go z nowym dronem poprzez kombinację trzech klawiszy. Funkcyjny ten plus zmianę trybów plus migawkę. Trzymamy całość. Trzymamy. I mniej więcej po 3 sekundach przechodzi w tryb parowania. I teraz, żeby go sparować z dronem, przytrzymujemy też klawisz w dronie. Włącz, wyłącz. I po paru sekundach mamy już sparowaną aparaturę z drugą z dronem. Czyli w tym momencie ta pierwsza jest nieaktywna, tylko ta druga. Bardzo ciekawa sprawa i poprzez właśnie kombinację klawiszy można to bardzo łatwo zrobić. Teraz to, co jest jeszcze bardzo istotne, jeżeli chodzi o nocne loty, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o oświetlenie całego drona, to mamy właściwie tutaj tylko migające diody. Natomiast jest też taka sytuacja, że jeżeli wprowadzimy go w stan nagrywania, to te diody gasną i nie widać drona z daleka, więc warto zadbać o to, żeby jeszcze zaopatrzyć się w jakieś małe lampki LED, czy na AliExpressie, czy na podobnym źródle, tak żebyśmy mogli dodatkowo oświetlić tego malucha też w nocy. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, bardzo ważna sprawa, to jest zapoznanie się z instrukcją obsługi i to jest podstawa, bo nie tylko dla nas jest to potrzebne i zrób to koniecznie, ale też wymogi prawa są takie, że dla tych modeli małych trzeba koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi, jest to jeden z warunków użytkowania. Trzeba tego drona też nie zarejestrować jako drona, tylko zarejestrować siebie jako operator na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, natomiast dron powinien być oznaczony numerem tego właśnie operatora, czyli Twoim numerem. Najlepiej wydrukować sobie kartkę, przykleić taśmą klejącą z obu stron, taką karteczkę, żeby nam nie zamokła, zabezpieczyć ją przed zamykaniem właśnie taśmą klejącą z obu stron i przykleić ją do ramienia tutaj na przykład z tyłu, żeby to nie przeszkadzało. Słuchajcie, parę spraw jeszcze takich praktycznych, dotyczących między innymi aplikacji, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o światła, one odzwierciedlają status drona. W instrukcji jest dokładnie opisane, ale teraz jak widzimy, dron ma światła pulsujące wolno zielone, to znaczy, że złapał sygnał satelitarny, bo jesteśmy teraz na poddaszu i też połączony jest z kontrolerem, wszystko gra, można startować, jeżeli chodzi o pierwszy lot. Ważna sprawa kolejna to jest aktualizacja oprogramowania samego drona, dlatego że oprogramowanie jest tworzone na bieżąco i w wielu przypadkach pojawiają nam się komunikaty, tak jak tutaj właśnie, że nowe oprogramowanie jest w tym momencie dostępne. Taki update można zrobić od razu, a można zrobić też później. No i wraz z aplikacją DJI Fly, która umożliwia nam m.in. aktywację, warto po pierwsze wykupić sobie DJI Carry Fresh. To jest bardzo ważne ubezpieczenie, bo masz dwie wymiany drona
w ciągu roku za niewielką opłatą, bo to jest około 40-50 euro, więc to jest niedużo. Za tyle wykupujesz na rok i też każda wymiana mniej więcej tyle kosztuje. Jest to bardzo ważne, bo mamy komfort przez cały rok, nie musimy się stresować, że nam się coś stanie. Trzeba pamiętać o tym tylko, żeby tego drona dostarczyć do serwisu, bo jeżeli nie zagubisz go, to jest jeszcze opcja DJI Flyaway Coverage i wtedy też można skorzystać, tylko warunki już nie są takie korzystne jak w przypadku dostarczenia nawet wraku do serwisu. Druga rzecz, warto mieć aplikację Drone Radar, czy nawet trzeba. Aplikacja Drone Radar powinna być bezpłatna obecnie i to jest aplikacja, która umożliwia nam tak zwany check-in, czyli w tym momencie zgłaszamy taki lot przed wykonaniem, zgłaszamy, że zamierzamy wystartować, na jak długo, na jaką wysokość, jakim dronem latamy. To jest istotne i wymagane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego właśnie z naszej strony. To są mniej więcej te podstawy. Oczywiście można mówić bardzo dużo i tak jak powiedziałem, ja bardzo szeroko omawiam krok po kroku i ćwiczenia, i pierwsze loty, i starty, i aplikacje, i funkcjonalność, i tworzenie projektów kreatywnych, czy zdjęć, czy filmów w warsztacie online'owym. Tam znajdziesz te wszystkie rzeczy. Są też studium przypadku, czyli krok po kroku, jak coś robię. Warto skorzystać z tego warsztatu z poprzedniego wersji dla Mini 3 Pro skorzystało już prawie 1000 osób, także to są naprawdę już takie istotne wartości. Wiele osób wynosi z tego warsztatu dużą korzyść i dzięki niemu też cały czas latają, bo mają motywację do tego, żeby sprawdzać kolejne tematy i kolejne możliwości swojego malucha. Słuchajcie, to jest pierwsza część, jeżeli chodzi o ten przewodnik dla początkujących. Oczywiście ja pokażę jeszcze w kolejnych częściach inne rzeczy, natomiast tutaj mamy te absolutne podstawy tuż po rozpakowaniu. To, o czym chciałem powiedzieć, mamy jeszcze team rozwojowy. Jeżeli dojrzejesz do takiego poziomu, że będziesz chciał, żeby ci oceniać na bieżąco postępy, jeżeli chodzi o tworzenie zdjęć czy filmów, mamy team 250 gramów szczęścia. To jest nasz całoroczny program rozwojowy, gdzie co tydzień w soboty mamy sesję i tam możesz też liczyć na to, żeby ocenić twoje prace. Mamy grupę zamkniętą facebookową. Jest też platforma, która zawiera m.in. kursy online'owe i szereg różnych ciekawych wydarzeń. Jesteśmy na bieżąco, motywujemy się i mamy też świetną społeczność. Około w tej chwili jest 200 osób w ramach tej społeczności zrzeszonych. Pomagamy sobie nawzajem, też ludzie z danego regionu się spotykają i możemy wiele ciekawych tematów wspólnie pociągnąć, właśnie związanych z takim pięknym hobby jak latanie małym dronem. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć!